tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Dina. Witam was w kolejnym vlogu Siuzdupci. Ze mną jest Watson i zabawka od Magdy. Kocham cię, siostro. Jeszcze cholera. Nie, on uwielbia te zabawki. Uwielbia Chopa szczególnie i jest też jego mistrzem koń, który przypomina sztuczną wagajnę. To jest znowu moja zabawka, ale jak ją chętnie aportuję, to sobie nawet nie wyobrażacie. Tak mój pies aportuje. Taki mądry. Ale spoko, do tematu psa jeszcze przejdziemy. Natomiast słuchajcie, chciałam zacząć od tematu wczorajszego spaceru. Byłam wczoraj na spacerze z moją siostrą, z moją młodą i z ich psem. I ogólnie wczoraj miałam strasznie do dupy dzień. Miałam taki totalnie do dupy dzień. Wszystko mnie wkwiało, wszyscy mnie irytowali. Miałam wszystkiego dosyć, po prostu wszystkiego dosyć. Jeszcze standardowo, czasami jest taki dzień, że wszyscy mam do ciebie pretensje. Wszyscy mam do ciebie pretensje o odbyle gówna do czegoś dużego i po prostu wszyscy ci trują dupę jeszcze wiecznymi pretensjami. Więc zrobiłam sobie wczoraj reset. Dzień offline. Wyłączyłam Facebooka, Twittera, internet w telefonie. Jedyne co gdzieś tam wrzucałam na Facebooka to linki do filmów i powiem wam szczerze, że to też było na zasadzie kopiuj wklej, nawet nic nie pisałam, tylko wyślij i tyle. I stwierdziłam, że taki dzień jest mi potrzebny i w sumie telefon też miałam wyłączyć, ale jakoś tak stwierdziłam, że zostawię go włączonego, tylko go wyciszę. Ale zobaczyłam, że siostra dzwoni, mówię, a dobra, my często na siebie bardzo dobrze wpływamy, w sensie nawet jeżeli któraś z nas ma do dupy humor, to zawsze ta rozmowa wychodzi tak, że się kończy dzikim chichraniem. I wczoraj było podobnie. Szłyśmy przez parking, się chichrałyśmy tak, że myślałyśmy, że się poskładamy. Ludzie się na nas patrzyli, jakbyśmy były porąbane. No cóż, możliwe, że jesteśmy, ale przynajmniej byłyśmy w tamtym momencie szczęśliwe. Więc dla mnie spoko, mogę być porąbana, ale szczęśliwa niż normalna i smutna. No ale słuchajcie, sobie tak idziemy, jeszcze jakiś gości się zapytał, czy wszystko w porządku. Nie wiem, mam wrażenie, że ludzie jak widzą takich spizganych takie w sensie tak osoby, które się śmieją, w sobie to chichotają jak nastolatki i mam ochotę się naprawdę położyć na ziemi i turlać się ze śmiechu. To myślą, że albo jesteśmy pijane, albo jesteśmy spalone, a jeszcze byliśmy z dzieckiem i z psem. Znaczy, no dobra, no młoda to już nie takie dziecko, bo jednak 12 lat, ale jednak zawsze, nie? Także cóż, się śmiałyśmy, że jak tu zaraz przyjedzie policja i będą nas chcieli sprawdzić, to może być problem. Bo my oczywiście na naszej zielonej chlorelli i na jęczmieniu, więc jakby nie patrzeć, coś tam zielonego było. Kropa z parciem? Oczywiście, że kropa z parciem. No, także ciekawie pod tym względem, naprawdę ciekawie i słuchajcie, że się tak spiskały, ale ogólnie wpadła Justyna na genialny pomysł, idziemy na lody. No dobra, no to idziemy na lody. Co z tego, że wieczór, słoneczko zachodzi, tak, tam po 18 w ogóle. No ale dobra, no to idziemy na te lody, no to się będziemy. Oczywiście naokoło, bo przecież po co by krótką drogą do naszego cudownego Carmelito. W ogóle w Carmelito są najlepsze lody w Częstochowie. Jeżeli kiedykolwiek będziecie w Częstochowie, to was zapraszam do Carmelito. Ja tam zawsze, jeżeli ktoś do mnie przyjeżdża, czy w ogóle się spotykam z znajomymi, to właśnie w Carmelito. Zresztą nie tylko ja, nawet moja ciocia tak ma, moja siostra cioteczna tak ma, praktycznie każdy jak się z kimś umawia, kto mieszka tutaj na osiedlu, to idzie do Carmelito. No ale słuchajcie, idziemy do tego Carmelito, na te lody. No i kupiłyśmy lody, siostra stawia to dwie gałeczki, no wiadomo, no nie oszukujmy się, kurwa, no nie ma lekko, no. Jak stawia, to stawia, jak szaleć, to szaleć. No i słuchajcie, kupiłam te lody, a obok Carmelity jest Rossmann i tak miałam iść do Rossmanna zrobić zakupy w najbliższych dniach. Więc mówię, dobra, młoda, ty trzymaj tego loda, jest tylko jedna laska przy kasie, więc ja sobie szybko polecę i zgarnę to, co mam kupić. A miałam kupić krem. Mój po prostu ukochany krem z jakimś tam masłem czegoś tam i czymś tam. Tak wiem. Gdzieś tam go jakiś czas temu wstawiałam na Snapa, także na Snapa ogólnie też was zapraszam, kim na trzeba yty. Bo tam też się sporo dzieje. No ale słuchajcie, dobra, idę po ten krem, nie? Zapierdalam, ale naprawdę zapierdalam po ten krem. Patrzę, nie ma.
No kurwa, jak to? No, jak nie ma, nie? Stoją wszystkie inne, mojego nie ma. Mówię, dobra, i tak muszę jakiś kupić i tak. No i patrzę, jeden pobudzający, mówię, o nie, nie, nie. Jakby mnie dzisiaj coś pobudziło, to bym chyba kurwa zabiła wszystkich ludzi na ziemi. Ale patrzę, jest też relaksujący. Mówię, no, a, dla mnie to. Totalnie dla mnie, na dzisiejszy wieczór, żeby wyjść spod prysznica, posmarować się tym kremem. I mieć taki chill, takie, o, spoko, nie? Fajny plan. No więc zgarniam szybko ten krem i lecę do tej kasy, nie? Jestem przy kasie i okazuje się, że laska, która tam stała, jak wchodziłam, dalej tam stoi, bo brakuje pieniędzy na koncie. Znaczy nie wiem, ja może tak mam, że jeżeli wiem, że mam jakąś ograniczoną ilość kasy na koncie, to przed wejściem do sklepu sobie po prostu na telefonie sprawdzam, ile tej kasy mam i później tak się staram kalkulować zakupy, żeby mi tej kasy nie brakło. No ale oczywiście co, trzeba było zawołać inną babkę, żeby tam przyszła, wycofała jakiś produkt, żeby jej starczyło tych pieniędzy. Właśnie na koniec już się okazało, że on nie starczy jej, znaczy nie nabili jej kremu, po którą ona tak naprawdę tu przyszła. Robi zakupy za 200 zł i tak nie, w tych 200 zł nie mieści się to, po co przyszła. No, brawo. Ale tamtym już się nie chciało tego wycofywać, więc widziałem, że te babki tam kręcą losem, a ja stoję, nie? Wiem, że mi się tam ten lód rozpuszcza, że młoda stoi, trzyma tego loda, który się po prostu coraz bardziej spływa, a jak stoję, bo księżniczce zabrakło pieniążków i księżniczka nie potrafiła wrzucić sobie kremu, po który przyszła naprzód. Koniec końców dziewczyna stwierdziła, że to przyjdzie sobie po ten krem jutro. No, w międzyczasie druga babka zdążyła kasę otworzyć, więc tylko puf, dawaj. Dzida stamtąd, nie, żeby sobie tego loda zjeść. No ale oczywiście zanim zjadłyśmy tego loda, to była godzina 20 i zaczęło się robić zimno. Więc wracałyśmy do domu smażnięte. Ale po dobrym lodzie, nie? Także nie, po prostu jesteśmy przesprytle pod tym względem. Mi w ogóle wczoraj humor oprócz spaceru z siostrą bardzo poprawił wyjście z Watsonem. Poznaliśmy Gucia. Gucio jest 11-miesięcznym pieskiem. Za cholerę nie pamiętam, jaka to jest rasa, ale też im wiążą takie te i nie jest to Shih Tzu, jest to mniejsze od Shih Tzu, a większe od Yorka. I ma normalne futro, a nie włosie i nie wiem, co to jest, ale jest w miarę słodkie jak na małego psa. Wiecie, że za małymi psami nie przepadam. No, ale właśnie mój 10-tygodniowy szczeniak większy od 11-miesięcznego Gucia. Ale się tak bawili, słuchajcie, że ja to Watsona jeszcze w takim stanie po prostu nie widziałam. Co tam kombinujesz? Widzę cię, Watson. Widzę cię. Widzę cię, mordo. Widzę cię. No, lizu. No, także słuchajcie, tak się wczoraj bawili, tak się ganiali, jeden zaczepiał drugiego, tu się przewracali, to tamto, sramto. Żałowaliśmy, że nie mamy ich jak spuścić, no bo obok oczywiście ulica. Bo w ogóle ja z nimi zazwyczaj chodzę, tutaj mam koło bloku taką jakby alejkę i obok jest zaraz ruchliwa ulica, ale tak poza tym tą alejką dużo osób chodzi właśnie, a to z psami, a to na rowerach, a to ktoś biega, a to Nordic Walking, a to ktoś po prostu przechodzi. Także tam jest częsty ruch. Zostaw to. Zostaw to, dziadu. Widzę cię. Słyszę cię. Po prostu widzę, co robisz. Ja już wiem, co ty robisz. I nie wolno. Nie wolno. No, także oni się po prostu ganiali i jak jeden miał dosyć i już chciał odchodzić, to go drugi zaczepiał i w sumie to stwierdzali, że jeszcze mają energię i się tak bawili z 15 minut. Najgorsze w tym wszystkim było to, że w międzyczasie szedł jakiś gościu z psem, też małym, znaczy młodym, ale dużym. Nieważne. No i z dwójką dzieci. I był starszy chłopak, który biegł i był młodszy, który jechał na rowerze. No i słuchajcie, i tak sobie, ten jeden tak sobie biegnie, tak drugi na rowerze tak jedzie, wziu. I nas mijają, w sensie mnie, który stoi z tym starszym gościem, właścicielem Gucia. I coś tam gadamy. No i ci nas tak mijają i w pewnym momencie kątem oka widzę, jak ten duży robi taki... A ten mało go na tym rowerze. Ja jestem osobą, którą bawią różne rzeczy, które mnie momentami bawić nie powinny.
I ogólnie bardzo współczułam temu chłopakowi, bo wiem, co to znaczy się wypierdzielić, wiem, co to znaczy, jak ktoś ci przejedzie rowerem po dłoni. Też to przerabiałam w życiu. Jednak jestem z pokolenia, na które rodzice nie huchali, nie dmuchali i wracało się poobijanym. Człowiek wracał totalnie poobijany, bo a to spadł z drzewa, a to się wypieprzył na rowerze, a to się gdzieś poobijał, a to spadł z jakichś skałek, ale wracał do domu żywy, przeszczęśliwy, z nowymi ranami, wszystko było w porządku. Więc, że tak powiem, wiedziałam, co ten chłopaszek przeżywa. Watsonek, nie kombinuj, mordo. No. Więc stałam. I wszyscy ludzie wokół tak się zastanawiają, jak tu im pomóc, czy tego podnieść, czy ten od razu wryk. A ja stoję i jedyne, co powtarzam sobie w głowie, to nie pizgaj, Kina, nie pizgaj, proszę cię, nie pizgaj. Nieważne, że widziałaś, jak on tak się zajebiście wpierdolił, ale to centralnie tak iiii, puf, a ten mały po nim jak po chłopce, puf. Nie, a ja stoję i nie pizgaj. Ten gościu się przejmuje obok, że no, coś tu się ten mógł wydarzyć, on chyba nie ten. Mówi, nie, no wie pan, nie widziałam. A widzi pan, jak Gucio tutaj z Watsonem? Tylko zmień temat, proszę cię, nie patrz współczująco na te dzieci, bo zaraz zacznę pizgać i się skończy. I wyjdę na po prostu najgorszą fukę świata, bo pizgam, kiedy dziecko się przewróciło i no po prostu... Znaczy nic mu się nie stało, no tylko po prostu się poobijał, ale no... Ten wielki napis nie pizgaj w mojej głowie był... Po prostu wola Boga. Paszła won. Aha, teraz tu nie zejdziesz, bo tu leży Watson, to cię rzucę z drugiej strony. Masakra. No i znowu się rozgadałam i... No, ogólnie to... Bo część z was się pyta, jak tam idzie z serialem. Jestem w okolicach, zaraz wam powiem, którego. Będę powoli się zbliżać. Jestem na 18 odcinku 4 sezonu Słodkich Kłamstewek. Morda, bardzo cię proszę. Także tu nie ukrywam, że mam fajnie, że sobie oglądam serial bawiąc się z psem. Watson. Gdzie masz misia? Gdzie misiu? No idź szukaj misia. Zostaw krzesło. No także oglądam sobie te Słodkie Kłamstewka. Jeszcze wczoraj był pierwszy odcinek AHS-a. Oglądam i nie ukrywam, że pomimo końcówki, że mi się końcówka nie podobała, to myślę, że ten sezon zapowiada się ciekawie. Zresztą no, siostra Szatan i Paulsonowa. No tak. Tak misia przyniosłem. Tak jestem mądry. Przyniosłem misia od Magdy. Będę tutaj piszczał. Bardzo mądry mój piesek. Bardzo, bardzo mądry. No także AHS-a też obejrzałam. Nie ukrywam, że jestem podjarana i czekam na kolejne części. W ogóle nigdy nie zrozumiem ludzi, którzy kupują sobie domy w środku lasu, gdzie wokół jest nic. Ale bardzo się cieszę, że taki motyw przewodni wybrali, zapowiada się ciekawie. Zostaw to! Dawaj misia. Misia, dawaj. O, futrzak przyszedł. Jestem miał czy za oknem. Nie, ja po prostu nie wyrabiam. Tutaj sobie kropa biega, tutaj sobie pies dokazuje, tutaj sobie futrzak za oknem. Jedyne co to... Kurwa, Magda zabije cię. Jedyne co to tam i sobie grzecznie po prostu leżę. Miazgę. I u mnie tak jest ostatnio cały czas. W ogóle słuchajcie, mój pies się wczoraj nauczył wchodzić na schody. Wystarczyło smakołykiem mu przed nosem zamajtać i już po prostu dzisiaj sobie grzecznie wchodził. Wczoraj zresztą po południu też już sobie grzecznie się wpitalał. Teraz go uczę schodzić ze schodów, co bym go nie musiała nosić, bo jednak swoje waży, a waży coraz więcej. Nie ukrywam, jeszcze ma teraz nowe miski. Kamil mi polecił miski właśnie takie na stojaczku, w sensie, że sobie regulujesz wysokość i przynajmniej teraz psu się wygodniej je i pije i koty mają mniejszy dostęp do tego żarcia, więc też mu tego żarcia nie żrą. Tam widziałam ostatnio się rozszalała dyskusja a propos tego, czy kociaki powinny jeść psie żarcie, czy nie. Ja wam powiem tyle, że moje kociaki wiedzą, co im zaszkodzi, ja po nich widzę, że jak czegoś nie chcą jeść, to tego nie chcą jeść. Nie zdarzyło mi się, żeby mi się czymś zatruły, więc im ufam i widzę, że po psim żarcie jest wszystko w porządku.
Więc może to zależy od kota, może to zależy od żołądku, nie wiem. No ale teraz właśnie cierpią, bo no miski w ogóle kupowałam, jeżeli już się kupuje taki strojek, to już się go kupuje, nie ukrywam, na lata, więc kupiłam mu takie 3-litrowe miski, tam chyba jest 2800. No, w każdym bądź razie, teraz Kropa, jakby chciała zjeść jego miski, to nie dość, że musi stanąć na łapach i się oprzeć o miskę, żeby się do niej dostać, też żeby musiała tam wsadzić łeba, niestety nie sięga, no i dupa. Biedna Kropa, no, zdecydowanie. Szkoda, że swoje miski ma obok i też ma pełne żarcia, no. Psa jest bliżej, więc sami czajcie, no. Nie, powiem wam, że dzieje się ostatnio u mnie, bo tu właśnie pieza, to nagrywanie i tak dalej, i tak dalej. Właśnie przez to, że wczoraj sobie robiłam taki dzień off, dzisiaj nie było Itana, tylko była teraria, jutro też będzie teraria. Bo akurat nagraliśmy z Mikusiem odcinki w przód, więc było mi to na rękę, żeby to po prostu sobie tutaj wstawić. Jutro Overwatch będzie 11.30, teraria 14.30, także już was zapraszam na obie te serie. No. Za Tomb Raidera wejdzie najprawdopodobniej albo The Park, albo Inside. I Itana też jakoś nie. Znaczy, Itana też nie jest jakąś super długą serią, ale coś tam sobie pokminie. Także myślę, że nie będziecie się mieli czym nudzić. Dzisiaj na kanale Steamowym był gościu od Płaszczyka, także was też zachęcam do zerknięcia, bo odblokowaliśmy Mikołaja i naprawdę się wiele działo na tym live, więc was tam zapraszam, żebyście sobie zerknęli. Jest szansa na to, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to dzisiaj wieczorkiem będzie jakiś dłuższy live'ik, bo też nie ukrywam, że bym chciała, bo w sumie od wtorku nie było live'a chyba? Albo od poniedziałku w ogóle. Zostaw to mi. Dawaj misia. Po prostu nie jest. Jest przecudowny. Miśka mi dawaj, no dawaj go. Dawaj mi miśko. Dawaj go. I co? Przyniósł mi miśka. Nie, on jest taki mądry i powiem wam, że naprawdę w domu ani nic nie psuje, ani nic nie rozwala. Jest pod tym względem naprawdę przegrzeczny, bo ma milion zabawek i on się tymi zabawkami ładnie bawi. I ani mi się do kabli nie dorywa, ani mebli mi nie gryzie. No widzicie? Kirilili. No, las. Dawaj misia. No i na spacerze też jest w miarę posłuchany. Jak mu powiem, żeby coś zostawił, to zostawię, aczkolwiek dalej. Dalej jest w fazie brania do gęby wszystkiego, ale dobrze, że się uczy. Powoli to zostawiać. Tak rozwaliłeś green screena. Pani zaraz będzie musiała naprawić. Brawo po prostu. Zostaw. Masz. Wrzuciłam w kropę przez przypadek. Nie, dobra, słuchajcie, ja kończę, bo ten mój zwierzyniec mi na nic nie pozwala. Powiedziałam wam jak z serialami, powiedziałam wam co z seriami. Powiedziałam wam o psie, powiedziałam wam o spacerze. Powiedziałam wam o Guciu. Chyba tyle. Więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!